Historia gromadzenia tekstów, bo trudno nazwać je książkami, sięga wielu tysięcy lat przed naszą erą. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów, inne pochłonęła pożoga dziejów. Niektóre spłonęły, tak jak słynna Biblioteka Aleksandryjska. Przez lata stanowiły powiększający się i trwały rezerwuar dorobku ludzkiej cywilizacji. Wraz z rozwojem uniwersytetów pojawiły się w Europie nie tylko w klasztorach, ale również w tych ośrodkach nauki, gromadząc dzieła naukowe. Rok po roku, stulecie po stuleciu, dziedzina po dziedzinie. Przetrwały do naszych czasów, zmieniły się diametralnie. Dziś biblioteka to najczęściej nie tylko zbiór książek, ale również olbrzymie repozytorium cyfrowe, do którego, jak do wielu rzeczy, dostajemy się drogą elektroniczną, drogą zdalną. Tymczasem w naszych zbiorach zachowały się pamiątki z niezbyt odległej przeszłości, ale świadczące o tym, jak wyglądało życie biblioteczne jeszcze u końca XX wieku. Mamy dwa katalogi kartkowe, które zgromadzone są w bardzo pięknych, stylowych kasetach, skrzyneczkach z drewna o wymiarach 30 cm na 20, a w nich kartki zapisane odręcznie, często pięknym charakterem pisma, to Separatia Michała Reichera oraz katalog przedmiotowy Zakładu Patologii Ogólnej. O tym, jak funkcjonowały, jak działano, jak wykorzystywano tego typu katalogi kartkowe, opowiadali starsi koledzy. Ja zaczynałem studia i musiałem nauczyć się tego, w jaki sposób wysuwać szufladę, przeglądać poszczególne kartki, fiszki i znajdować odpowiednią, interesującą mnie lekturę. Również o tym wspomina przedstawiony za chwilę fragment książki Wędrowanie po Wyspach Pamięci profesora Stanisława Waltosia, wieloletniego dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak Państwo zauważycie, autor podsumowuje, kończy swoją wypowiedź słowami: niepotrzebna już kartoteka trafiła na makulaturę. Nam udało się, dzięki życzliwości i zakładu kierowanego przez pana profesora Jacka Witkowskiego i zakładu anatomii kierowanego przez profesora Janusza Morysia, zachować te piękne pamiątki jeszcze nie tak dawnej działalności naszej biblioteki.